Jesteśmy po gali Survivor Series 2022, która zostawiła za sobą naprawdę wiele pytań bez odpowiedzi. I to głównie właśnie na tych tematach chciałbym skupić się w dzisiejszym odcinku, także jeżeli jesteście ciekawi tego, co mam wam do przekazania po gali Survivor Series, jakie są plany dla poszczególnych zawodników, zostańcie oczywiście do końca. Witam was serdecznie, jestem Patryk, to kanał Wrestle One i na samym początku oczywiście tradycyjnie przypominam o subskrypcji kanału. Zależy mi na tym, żeby jak najszybciej wbić 5000 subskrypcji, a potem już tylko 10 i same najwyższe cele. Zapraszam was oczywiście do dyskusji w komentarzach pod tym filmem, ponieważ na tym w sumie najbardziej mi zależy, ta wymiana zdań z wami w komentarzach zawsze mega cieszy. I nie przeciągając dłużej, przejdźmy do pierwszego tematu. Po wydarzeniach z gali Survivor Series możemy jasno stwierdzić, że Kevin Owens wkrótce prawdopodobnie zawalczy z Romanem Reignsem. Jakby nie patrzeć, już na jednej z tygodniówek dostaliśmy zarys tego, że Kevin Owens potrafi stawić czoła Romanowi Reignsowi i co więcej, potwierdziło się to na samej gali Survivor Series, kiedy to Owens naprawdę poradził sobie z Romanem Reignsem, wykonał na nim stunnera, wykonał na nim swoje akcje kończące i był w stanie go naprawdę odliczyć. Można nawet śmiało stwierdzić, że gdyby nie Sami Zayn, który przerwał to liczenie, to Kevin Owens mógłby odliczyć Romana Reignsa. I teraz taka ciekawostka. Ostatni raz Kevin Owens zmierzył się z Romanem Reignsem w roku 2021 na gali Royal Rumble. Już za niespełna 2 miesiące dostaniemy ponownie galę Royal Rumble, gdzie tym razem Kevin Owens mógłby znowu zawalczyć z Romanem Reignsem i takie są ponoć plany. Na kanale dostępna jest opcja wspierania, więc jeżeli chcielibyście wesprzeć projekt Wrestle One oraz uzyskać specjalne plakietki, a także rzeczy przygotowane dla wspierających, to właśnie do tego was zapraszam i z góry dziękuję. Oczywistą sprawą jest, że raczej Kevin Owens Romana Reignsa nie pokona i nie zostanie nowym mistrzem. Aczkolwiek walka Romana Reignsa z Kevinem Owensem może nam wyciągnąć kolejny pojedynek już w następnym miesiącu, czyli w tym przypadku w lutym, na gali Elimination Chamber, gdzie ponownie Roman Reigns broniłby swojego mistrzostwa i tym razem, uwaga, w starciu przeciwko samemu Zaynowi. Nie do ukrycia jest, że to wszystko zmierza do tego, by Zayn odwrócił się od The Bloodline, by Zayn zdradził Bloodline i ponownie połączył siły z Kevinem Owensem. I to mielibyśmy dostać, moi drodzy, na Royal Rumble. Prawdopodobnie plany są takie, aby walkę na Elimination Chamber Roman Reigns stoczył z samym Zaynem, co byłoby kolejnym przystankiem całej historii na linii Sami Zayn, Bloodline i już obecnie Kevin Owens, ponieważ finalnie oba te pojedynki i cała historia doprowadziłaby nas do WrestleMania 39, gdzie Kevin Owens połączyłby swoje siły z samym Zaynem i zawalczyliby przeciwko The Usos w starciu o tytuły mistrzowskie Tag Team. I ostatnio mówiłem o tym, że Sami Zayn jest tą osobą, która mogłaby odebrać tytuł mistrzowski z rąk Romana Reignsa i oczywiście wciąż w jakimś stopniu to podtrzymuje, natomiast scenariusz zakładający walkę o tytuł mistrzowskie Tag Team, gdzie to Kevin Owens i Sami Zayn pokonują The Usos, jest o wiele bardziej prawdopodobny. Na pewno kolejne tygodnie będą jeszcze coraz bardziej rozwijały całą historię na linii Bloodline Zayn i Owens, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko bacznie i uważnie śledzić cały rozwój całej tej sytuacji. A jeżeli poruszyliśmy już temat WrestleMania 39, to warto powiedzieć również o tym, że w internecie pojawiają się plotki, jakoby właśnie po WrestleMania 39 miał nastąpić draft. Draft, czyli oczywiście wymiana zawodników pomiędzy brandami. Zawodnicy Raw są przenoszeni na SmackDown i zawodnicy SmackDown są przenoszeni na Raw. Czasami oczywiście ktoś z NXT również się gdzieś przeniesie. I jeszcze na sam koniec mam dla was ciekawostkę dotyczącą gali Survivor Series 2022, która jak się okazała była rekordową i historyczną galą. Wszystko to w związku z tym, że na arenie w Boston, gdzie odbywała się właśnie gala Survivor Series War Games 2022, zasiadło ponad 500 tysięcy... Wszystko to w związku z tym, że na arenie w Boston, gdzie odbywała się gala Survivor Series, zasiadło ponad 15 600 osób, co jest rekordowym wynikiem. No i trzeba przyznać wprost, że publiczność w Boston na pewno nie zawiodła. Co innego jednak sama bostońska publiczność może powiedzieć o sobie, bo pewnie spodziewali się oni powrotu Sasha Banks i też o Sasha Banks mocno czantowali podczas samego wydarzenia, głównie podczas walki o tytuł mistrzowski kobiet, no ale finalnie Sasha Banks nie powróciła. A na koniec, poruszając jeszcze temat właśnie Sasha Banks, to chciałbym powiedzieć wam tylko tyle, że cały czas temat jej powrotu jest w toku. Jakkolwiek by to nie brzmiało, być może w końcu to nastąpi, ale chyba gala w Bostonie, czyli w rodzinnym mieście Saszy, była najlepszym ku temu momentem, a to się nie wydarzyło. Jakby nie patrzeć, Sasha Banks wciąż, uwaga, jest pod kontraktem WWE, więc nigdzie indziej wystąpić nie może. Sasha Banks robi też dziwne ruchy w swoich social mediach, ponieważ udostępnia jakieś zdjęcia, filmiki, czy to z ROH, czy ostatnio z AEW, a nawet właśnie z WWE. Co oczywiście przekłada się na to, że fani spekulują o tym, że wkrótce ona powróci, bo teazuje mocno swój możliwy powrót. Zwróćmy tylko uwagę, że robi to ona już od kilku dobrych miesięcy, a powrotu jak nie było, tak nie ma i na niego się nie zapowiada. No chyba, że nastąpiło to podczas dzisiejszej gali Monday Night Raw, gdzie ten film jednak nagrywam przed tą galą. Ale to o tym porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku, ponieważ taki jeszcze dzisiaj
dzisiaj na kanale się pojawi. Dlatego subskrybujcie kanał, bo jeszcze dzisiaj dostaniecie ode mnie kolejny odcinek, pewnie i z newsami, gdzie poruszymy sobie kilka rzeczy z Raw, ale także przedstawię wam najlepsze momenty czerwonej lodówki, więc subskrybujcie kanał, zostawcie oczywiście polubienie, by film zyskał jak największy zasięg i zapraszam was do sekcji komentarzy, przedstawcie swoje zdanie na dzisiejsze tematy i wdajcie się z nami, ze mną i z innymi widzami w dyskusję. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć!